Dobra, cześć! Cześć! Hej! Słuchajcie, dzisiaj miksujemy koktajl na dobrą pamięć. Tak. Nie wiem, czy u waszych dzieciaków. Tak, banan. Czy u waszych dzieciaków w szkole zaczęła się taka już naprawdę prawdziwa nauka? Bo u naszych już robią teraz online sprawdziany, więc przyda się na dobrą pamięć. Słuchajcie, leję, bo przecież ten siedzi i teraz tłumaczę wam, co będzie potrzebne. Dobra, Mikołaj, jeszcze raz mów, co będzie potrzebne. Mów, po kolei. Ale co to jest? Co to będzie? To łóżka. Banan, tak? Banan. Co będzie? Tahini. Powiedz tahini. Ej, nie, tak nie robię. Miki, tahini. Tahini. Masło orzechowe. Mięso. Karop. Kakao. Kakao. Mleko migdałowe. Mleko meduzy. Okay. Więc wiecie już, słuchajcie. Banan jeden, wziąłem dwa na wszelki wypadek, bo on jak tylko zobaczył banana, to już mówił miam miam. Więc żeby nie trzeba było iść podczas miksowania, daliśmy od razu banana tutaj. Będziesz go jadł? Proszę, proszę, proszę bardzo, twój banan, jak masz ochotę. Dobra. Dobrze, no to Olu, zacznij dawać, masz banana odbranego. Tutaj już? Okej, to będzie Mikołaja. Ja banan. Ty banan, dobra. Słuchajcie, my pracujemy, Miki je. Można. Dobra. Słuchajcie, Gros was pyta nas o mleko. Czy można to robić koktajle też z normalnym mlekiem? Odpowiem tak, oczywiście, że można, ale słuchajcie, jeżeli używacie normalnie mleka, normalne mleko pijecie, łączycie je z owocami, z warzywami, nic wam nie jest, nie macie żadnych dolegliwości, no ja nie widzę przeciwwskazań, żebyście nie mogli tego robić, jeżeli wam się nic nie dzieje w połączeniu mleko z owocami i z warzywami. Natomiast my generalnie tego nie rekomendujemy, bo tego nie robimy. Natomiast jeżeli ktoś nie lubi takiego mleka, nie ma go, nie chce go zrobić, co jest zresztą bardzo proste, to oczywiście może to połączyć, jeżeli nie ma jakichś przeciwwskazań, może to połączyć z normalnym mlekiem. Dawałaś już masło orzechowe? Jeszcze, no ale dam tylko tahini. Okej. Jadam karop. Mięso. Masło zawsze jest duże. Mięso, bo to nie jest mięso, tylko masło. Mięso. Orzechowe. To był karop, tak? Karop. Tak. A to będzie, co to jest? Co tu pisze? Kakao. Kakao. Pięknie czyta. Dobra. Kakao. Tak. Mamy. No i słuchajcie, wszystkie składniki tak naprawdę mamy. Możemy śmiało zacząć miksować to. Wciśniesz? Wciśniesz guziczek? Jeszcze banana twojego chcesz wrzucić? Nie, nie, to nie to. Trzej. Jeszcze. I tutaj. I tu. Zielony? Czekoladowy. Czekojajo. Czekojajo. Nie, to jest czoko koktajl. Taki ładny kolor. Już zabieraj tak, żeby ci nikt nie chciał zaraz wypić twojego koktajlu. Poczekajmy chwilkę. Dobra. No i dawaj. I degustuj. Jak? Nie. Nie dobre? To jest takie dobre pewnie. No słuchajcie, nie jest słodki pewnie. Jakoś tak mu? Nie chyba. Nie, nie myjemy teraz rączek. No, to jeszcze pijesz czy nie? Nie. Nie. Papa. Papa. Nie, no teraz rozwalił system. Po prostu generalnie koktajl mu nie poszedł. Pa, pa, cześć. Słuchajcie, no to co? Żegnamy się w kolorowy weekend. Nie żegnamy się, bo słuchajcie, ja się będę mig miał to w ogóle wyciągnąć. Nasze magnesy, przypominamy, że cały czas je mamy.
A co więcej, jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo drukarnia, w której i firma, w której to zamawiamy, od poniedziałku wznowiła działalność, więc wszystkie ręce tam pewnie na pokład, wszyscy pracują, super, bardzo Wam dziękujemy za to, że będziemy mogli z powrotem dla was wysyłać już i zamawiać te magnesy. Więc śmiało, jeżeli chcecie, bo było dużo pytań a propos magnesów, byśmy troszkę nie mieli aż takiej ilości, teraz mamy akurat kwiecień, 12 sezonowych magnesów. I jeszcze tylko taka moja krótka dygresja. To nie jest przepis. Słuchajcie, moi drodzy, bo niektórzy nas pytacie, co z tymi magnesami, jak to liczyć, jak to wrzucać, jaką konfigurację. Nie. Słuchajcie, to Wam tylko ma przypominać, jakie w tym danym momencie, w tym sezonie, czyli w kwietniu, mamy dostępne owoce i warzywa. Więc dajecie to na lodówkę, czy pojedynczo, patrzę, akurat mamy na swojej, dajecie pojedynczo, czy dajecie wszystkie naraz sobie i po prostu wybieracie miesiąc, jak kto woli. My generalnie wrzucamy na lodówkę, patrzymy sobie, dobra, w tym miesiącu mamy dostępne świeże takie, takie, takie i takie i z tego korzystamy. To jest taka przypominajka dla Was, zresztą bardzo fajna, więc polecamy serdecznie. To co, widzimy się w poniedziałek, tak? Żółty, dobra, do zobaczyska, hejo. Pa.